Dzień dobry, witajcie studenci. Kolejne dwa czasowniki frazowe, buckle up oraz take off. Buckle, e buckle jako rzeczownik to sprzączka u pasa. Buckle jako czasownik oznacza no, właśnie zapiąć coś na sprzączkę bądź ugiąć się pod czymś. Okay? Zdeformować, ugiąć się. Kiedy dodamy up, to w tym momencie oznacza już konkretnie zapiąć pas w samochodzie, w samolocie, właśnie ten buckle up. I po brytyjsku też jest używane belt up. Belt, a belt to jest pas. Okay? Take off, take, wziąć, zabrać, off, oderwać się od czegoś. No i w tym momencie mamy take off, wziąć i oderwać, czyli na przykład samolot odrywa się od pasa startowego i unosi w powietrze. Więc można by tutaj powiedzieć wziąć i się oderwać, tak? Niektórzy nawet po polsku mówią dość często wziąć i coś zrobić. Okay? Więc mamy buckle up, take off, ułożone w krótkie zdanie tym razem. I suggest you buckle up because we're about to take off. Okay? Suggest, sugerować. You może być tutaj liczba pojedyncza lub liczba mnoga. About to, tu jest ciekawe. To be about to do something. To jest mieć za chwilę coś zrobić. Okay? Więc... za chwilę, w ciągu najbliższych paru minut, na przykład I'm about to leave home, czyli za chwilę wychodzę w ciągu paru minut. Okay? Więc we are about to take off, czyli za chwilę startujemy. Sugeruję, abyś, no ja tu daję liczbę pojedynczą, tak? Abyś zapiął pasy, ponieważ za chwilę startujemy. W sumie mogłoby być tutaj, abyście zapięli pasy. Chociaż takie zdanie zapewne stewardesa nie wypowie, bo nie ma jako suggest, więc tutaj może być sąsiad, mówi do sąsiada. Okay? No dobrze, jakby nie było, mamy buckle up, zapiąć pas w samochodzie, w samolocie, w autobusie i take off, wznosić się, dotyczy startu samolotu. Take off ma też inne znaczenia. Okay? Więc na różne komentarze na fanpage pod tymi zdjęciami z czasownikami frazowymi, które wrzucam, powiem, że każdy, prawie każdy z tych czasowników ma wiele znaczeń i wiele zastosowań z czasowników frazowych, nie tylko jeden. Staram się wybierać pojedynczo, czasami bardziej popularne, czasami mniej popularne. Ok? Dobrze. No to teraz całe zdanie. I suggest you buckle up. Powtórz. I suggest you buckle up. Because we're about to take off. No, ponieważ to krótkie zdanie, więc może w całości. I suggest you buckle up because we're about to take off. Jeszcze jedną rzecz tutaj dodam. To nie jest I suggest you, że sugeruję tobie. Okay? Ponieważ tutaj jest pominięty i co można zrobić gramatycznie? Łącznik. That. Że. Abyś. Okay? Tak jak po polsku mamy sugeruję, przecinek. Abyś coś zrobił. Okay? Więc I suggest you buckle up.
ten sposób trzeba podzielić to zdanie tutaj, tak? Nie I suggest you buckle up, tylko I suggest that you buckle up i to that, że, abyś można pominąć. Okay, buckle up, we're about to take off.